Zadanie. Oblicz sumę krawędzi podanych niżej brył. Aby obliczyć sumę krawędzi, najlepiej byłoby tę bryłę w głowie skleić. Bo jeżeli zechcemy liczyć sumę krawędzi, no to zauważmy, że jeżeli ktoś będzie liczył tutaj te wszystkie czwórki, no to właśnie zrobi błąd, bo przecież ta czwóreczka i ta czwóreczka się sklejają ze sobą. Tak, czwóreczka i ta czwóreczka również się skleją ze sobą, czyli trzeba je policzyć oddzielnie albo sobie w głowie skleić naszą bryłę i zauważyć, że mamy 6, 6, 6 i tutaj 4, 4, 4. Czyli mamy 3 razy 6 dodać, 3 krawędzie po 4 jednostki. Więc mamy 18 dodać, 12. Suma krawędzi 30. No, i podobna sprawa jest tutaj w tej naszej drugiej bryle. Mamy siatkę przedstawioną, no ale dobrze byłoby ją e, skleić, i wtedy nie będziemy oddzielnie dodawać tej trójki i tej trójki, tylko widzimy, że jest to ta sama krawędź, więc mamy 2, 2 i wszędzie przy podstawie mamy dwójki, więc mamy 5 dwójek dodać, na ile mamy trójek? Tutaj mamy tak samo 5 krawędzi bocznych, czyli 5 trójek. Wymnażamy, mamy 10, dodać 15, równa się 25 i koniec zadania.